W Platformie Obywatelskiej czy tam jest jakaś naparzanka wewnętrzna? Ja nie jestem, nie należę do tych dziennikarzy, którzy się no, śledzą wewnętrzne jakieś frakcje u władzy, ale odnoszę wrażenie, że rzeczywiście jest tam bardzo, bardzo napięta sytuacja i być może ta sprawa z wrakiem służy do tego. To znaczy mam wrażenie, że jest w Platformie świadomość, że sytuacja idzie do ostrego przesilenia, a stara ubecka rutyna powiada, że jak, a przecież te środowiska ubeckie to są środowiska, z których się obecne elity władzy w wielkim stopniu wywodzą. Stara ubecka rutyna no, powiada, że jak się zbiera niezadowolenie, to trzeba je jakoś odpalić, bo inaczej ono wybuchnie samo, prawda? Ludzie sobie to zrobią gdzieś spontanicznie i wtedy w miejscu przez władzę nieprzewidzianą dojdzie do kryzysu i wyłoni ten kryzys przywódców innych niż wyznaczeni, czy tak powiem, przywiezieni motorówką we właściwym momencie, żeby na czele protestów stanąć. Więc widać, no pisałem o tym, już nie chcę się rozgadywać, ale widać symptomy takie, że jest przygotowywany przez część władzy taki scenariusz pod tytułem socjalistyczna odnowa. Czyli doprowadzić, tak jak to w PRL-u, doprowadzić do kryzysu, potem odpalić pierwszego sekretarza, powiedzieć, że były błędy wypaczenia, że to jego wina. Jak powiedziałem Państwu, PO odbudowało mechanizmy rządzenia monopartii, a monopartia nie ma wbudowanego mechanizmu zmiany szefa. Dlatego w PRL-u pierwszy sekretarz był zmieniany tylko właśnie w tą drogą, o której mówię. No i prawda, Donald Tusk ze względu na zły stan zdrowia będzie musiał zostać ambasadorem Unii Europejskiej w Mongolii, bo jak pamiętam, tam Radosław Sikorski nam załatwił to jedyne miejsce w unijnej służbie dyplomatycznej. Okaże się, że były błędy, które partia zrozumiała. Partia jest wciąż ta sama, ale już nie taka sama, mówiąc słowami Wojciecha Jaruzelskiego. I teraz będzie po nowemu. No tylko, żeby było po nowemu, to przede wszystkim trzeba nie dopuścić do tego, żeby ci podpalacze smoleńscy podpalili Polskę, a więc wielki rząd ocalenia narodowego odpali kota Pogiertycha, prawda, zbierający wszystkie siły odpowiedzialne. I taki scenariusz od paru miesięcy, wydaje mi się, jest, próbuje część władzy realizować, a druga część władzy wyraźnie boi się tego scenariusza. I ilekroć mamy takie wzmożenie, jak na przykład, no, odpalenie sprawy z panem Brunonem K., którego ja w publicystyce swojej nazwałem bzdura bomberem, gdzie mamy do czynienia z jakąś dziwaczną, ubecką prowokacją, żeby stworzyć poczucie zagrożenia, żeby tam do tego jeszcze wyciągnięto wypowiedź Grzegorza Brauna, która od kilku miesięcy sobie w internecie wisiała, wypowiedź jakiegoś radnego spod Wrocławia, żeby stworzyć z tego taką propagandową pigułę właśnie, że w Polsce narasta jakaś agresja. Ale zaraz potem inna część władzy to gdzieś tam rozmywa, weksluje i to się rozłazi na boki. No, podobnie, być może podobnie, jeśli się prześledzi w internecie zapisy z Marszu Niepodległości, to można odnieść wrażenie, że policja dostała polecenie sprowokowania takich jakichś poważnych zajść, żeby tam naprawdę krew się polała, bo mogło dojść do nieszczęścia, jeśli policja z jednej strony spycha tłum wielotysięczny, a z drugiej zamyka mu drogę ucieczki, prawda, to mogło dojść do nieszczęścia. I po jakichś 10 minutach takich działań nagle policja zaczęła się wycofywać i negocjować z organizatorami. I takie to na mnie sprawia wrażenie, jakby po prostu ktoś wyżej postawiony od tych, kto dał im polecenie, że mają tak działać, zadzwonił z poleceniem dokładnie przeciwnym, że ma nie być, bo to przecież nie od manifestantów, tylko od policji zależy, prawda, czy manifestacja przebiega spokojnie, czy się kończy jakąś awanturą. No i później już takich prób na tych marszach, prawda, które na przykład były falą marszy 13 grudnia, takich prowokacji nie było. Policja działa zupełnie inaczej niż w czasie Marszu Niepodległości, więc ja mam takie wrażenie, że te dwie frakcje u władzy są, a Donald Tusk nie wie, której się bardziej bać. To znaczy czuje, że muszy ją buty i chcą go odpalić, a nie ma ochoty uciec. Znaczy on ma ochotę, nie ma ochoty polecieć, ma ochotę uciec do Unii Europejskiej. To jest chyba oczywiste, że jedyne plany tego człowieka są takie, żeby tak zasłużyć się w Unii Europejskiej, żeby dostać w zamian
Tam jest taki plan, prawda, już się o nim nie mówi, ale był taki w Europarlamencie pomysł, żeby frakcje europejskie szły do eurowyborów, każda ze swoim kandydatem. I pan Tusk, jakby cała jego praca jest taka, żeby być przed wyborami ogłoszonym jako oficjalny kandydat Europejskiej Partii Ludowej na przewodniczącego Komisji Europejskiej. To by było no, przede wszystkim wielki argument do wygrania wyborów w Polsce, tak? No bo postawienie pod ścianą, prawda, że wszyscy, co głosują przeciwko PO, głosują przeciwko temu wielkiemu wyniesieniu Polski, że Polak by został przewodniczącym Komisji Europejskiej, to sukces jeszcze większy, prawda, niż sukces Jerzego Buzka, który przez pół kadencji to dekoracyjne stanowisko zajmował. No i być może rzeczywiście Donaldowi Tuskowi by się udało zostać przewodniczącym Komisji Europejskiej, co nie niesie ze sobą żadnej władzy, ale daje mu immunitet, prawda? A to jest coś, czego Donald Tusk potrzebuje coraz bardziej. Myślę, że taka jest cała jego linia. Stąd te właśnie te wyskoki ze strefą euro, żebyśmy jak najszybciej wchodzili. Stąd ten jednolity patent europejski, 50 miliardów albo i więcej psów pod ogon wsadzone z kosztem polskiej gospodarki. To są wszystko w moim przekonaniu elementy jego zasługiwania się, prawda, żeby się tam wkręcić. No i rzeczywiście ta sprawa z trotylem mogła, z wrakiem mogła wyskoczyć z tego. Ale mogła też wyskoczyć z innej przyczyny. Proszę Państwa, no, ci ludzie chyba sobie zdają sprawę z tego, że właśnie już tak mówiąc hasłowo, ten trotyl im się tli pod siedzeniami. I to, że ten trotyl pozwolono wykryć polskim specjalistom, to w moim przekonaniu jest taki sygnał z Kremla, że Kreml będzie dążył do odpalenia władzy Platformy Obywatelskiej, bo już nie jest w jego interesie. Tusk zrobił, co mógł zrobić, więcej dla nich nie zrobi, bardziej korzystne jest dla nich, żeby Tuska teraz nie było. Więc myślę, że tam musi panować po prostu panika, bo nie wiadomo, co zaraz Rosjanie wypuszczą. No. Myślę, że też kluczem do całej sytuacji jest najtajniejszy w tej chwili, najtajniejsza rzecz, jaka jest w całej III Rzeczpospolitej, czyli taśma z Jaka, która jest w jakimś krakowskim instytucie od 2,5 roku badana, poddana ekspertyzie. A dlaczego ta taśma jest tak ważna? No bo na niej zapisały się wszystkie rozmowy wieży kontrolnej z Tupolewem. I wedle zeznań nieżyjącego już Remigiusza Musia i wedle zeznań dowódcy Jaka, kapitana Wolsztyna, prawda, zgodnych zeznań, na tej taśmie były rzeczy, których nie ma na tak zwanych kopiach czarnej skrzynki, które przekazano komisji Millera. Te kopie czarnej skrzynki, że on tam się nie zgadza, bo prawda, nie zgadzają się czasy, co by potwierdzało, że po prostu ta taśma została spreparowana. No jeżeli została spreparowana, no to ten taśma z Jaka jest dowodem oczywistym, trzymanym przez rząd Donalda Tuska w najgłębszej tajemnicy. No ale to w takim razie oni wiedzą, co jeszcze może się okazać i jaki będzie tego skutek. Więc być może mamy tu do czynienia z próbą pływania rozpaczliwcem, takiego rozpaczliwego nagle zajęcia przez tę samą ekipę, która przez 2,5 roku czarowała nas opowieściami o zgodnej współpracy z Rosjanami i pojednaniu narodów, w przewidywaniu tego, że zaraz wyjdzie coś takiego, co Polaków wzburzy, już teraz zająć pozycję, zacząć udawać, że my właśnie jesteśmy twardzi wobec Rosjan, prawda, że nie wiem, Tusk jest człowiekiem do tego stopnia z gumy, że on takie operacje bezboleśnie przechodzi. No, no jest pytanie, czy to nie jest tak gruby minitbi, czy też, że absurdalne, ale szczerze mówiąc trudno powiedzieć. No jak słyszę o tym, że ileś tam ludzi w Polsce na wiadomość o tym, że wedle Majów ma dojść do końca świata, zaczęło robić zapasy mąki i cukru na wypadek końca świata, no to znaczy, że Donald Tusk wciąż może liczyć, prawda, na jakiś elektorat, który jest w stanie uwierzyć w to, że to on tak osłabiać. Pan Jerzy Miller na przykład wystąpił z taką tezą, że te tak zwane kopie czarnych skrzynek zawdzięczamy osobistej determinacji Donalda Tuska, który właśnie wywalczył je, osobiście interweniował u Putina. Nagle się zaczyna Tuska tutaj kreować na, czy rząd Tuska zaczyna się kreować na takich niepokornych, prawda, którzy się Putinowi nie kłaniają, którzy twardo z tym Putinem wydrą mu z gardła tego Tupolewa i dalej. Bardzo możliwe, że właśnie ten wyskok ministra Sikorskiego jest początkiem takiej akcji propagandowej, która ma Polaków przekonać
tym, że Donald Tusk jest twardym graczem, który ostro się Putinowi stawia.